Dzisiaj babki umierają bez sakramentów świętych. Nawet nie chcą. Jak ksiądz Jacek mówi, że babki umierają bez sakramentów świętych. I to jeszcze było przed pseudo... Nie chcą żadnych wzniosłych tematów. Wzniosłych, jakie wzniosły o Panu Bogu. Zanurzone w piśmidła kobiece, w seriale, w głupawą telewizję. No i życie nieustannie doczesnością, jak później się coś z tą doczesnością dzieje, komuś zdrowia nie staje i tak dalej, to jest wtedy jest powód, żeby Panu Bogu jakoś tam dawać wyrazy swojego niezadowolenia, czy kiedy tam będę zdrowy, albo kiedy coś odrośnie, czy coś znowu będzie sprawne. Że widać na człowieku żyjącym, czy żyje wiecznością, czy żyje doczesnością. Co go cieszy. Ja przez większość swojego życia miałem przeświadczenie, że jestem w miarę z pobożnej rodziny. Przyjście do mszy świętej w Rycie Rzymskim przekonało mnie, że zarówno z jednej strony ojca, jak i matki jestem z bezbożnej rodziny, ze wskazaniem, że większą bezbożnością, taką perfidną, perwersyjną wykazywała się rodzina matki. Ale bezbożników totalnych. Oczywiście z pewnymi pozorami pobożności, że tam ktoś do kościoła chodzi i tak dalej, tak dalej. Ale prawdziwej pobożności nie ma. Ani i te, żeby ani na wsi, ani w mieście, ani tam, gdzie wiele dzieci, ani tam, gdzie mniej dzieci. Zanurzeni w doczesności tylko i wyłącznie. I papierek lakmusowy, moje przyjście do mszy świętej w Rycie Rzymskim. Totalne odcięcie się od zainteresowania sprawami mszy świętej na sposób poważny. Bo będzie zainteresowanie na sposób skandaliczny. Skandaliczny. To znaczy, co ksiądz powiedział w odniesieniu, żeby tam złapać na słowia, że kogoś obraził, ktoś się obraził. Natomiast sprawami najistotniejszymi, że mówiąc o Panu Bogu, jednocześnie musimy widzieć, jak jest Kościół. Jak jest Kościół. Także tu, jak panowie pracujecie, to umadlać sobie łaskę, żeby przez tą pracę, fizyczną pracę w kaplicy, żeby urosła wiara. Żeby urosła wiara. Że to jest wkład, to jest uczę się grać na pianinie po to, żeby umieć coś ładnie zagrać. Po co jako człowiek świecki robię cokolwiek w kościele, dla kościoła, dla chwały Bożej, żeby urosła wiara. Urosła wiara. Pochwalić was można, że tu kiedyś przyszedł jakiś pan, mógłbym podawać imię i nazwisko, w kaplicy pracował. Pierwsze co zrobił, włączył sobie komórkę i mecz tenisowy oglądał. Nie robić tak, nie? Jest ściana odgrodzona, jest tabernakulum. Pan Jezus jest obecny. Toczyć swą rozmowę. Poświęcać pracę. Zawsze pierwszy patrzeć, że dobrze robotę zrobić. Ale zważać na obecność Bożą. Co mówię, jak mówię. Żeby tej łaski nie sprzeniewierzyć, bo to nie każdy ma taką łaskę, że ma jakiś udział w czynieniu czegoś więcej, co jest budą psią, czy budą dla człowieka. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj ludzie mieszkają. Nikt nie przynależy, nie musi przynależeć do jakiejś tam wielce bogatej kasty. Ludzie w domach mają, jak kiedyś w pałacu, tak nie. No i co? I komu to będzie służyć? Patrzcie na dom obok tutaj. Rodzice harowali, budowali chałupę. Córka nie chce tam mieszkać, bo nie wiadomo, czy straszy, czy rodzice byli tacy, że samo myśl, żeby miała w domu po rodzicach mieszkać, sprawia, że będzie gdzieś tam w bloku mieszkać, ale w domu po ojcu i matce nie chce mieszkać, bo może złe wspomnienia, czy co. To po co to wszystko? Tyle warte, co Buda dla psa.